24 pytania. Rozmowa poranka. Wyczekiwany przeze mnie gość, proszę państwa, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, reprezentujący Koalicję Polską, w tym Polskie Stronnictwo Ludowe, Europejskich Demokratów, Konserwatystów Marka Biernackiego i mam nadzieję PSL, rzecz jasna. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, nikogo o nikim nie zapomniałem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Mam jakiś pogłos, więc tutaj sobie jeszcze głos postaram się jakoś podregulować. Nie brzmi pan naprawdę idealnie. Dziękuję. Pozdrawiam z pięknego nadwiślańskiego Płocka. Muszę panu powiedzieć, że byłem w Płocku, podoba mi się to miasto. No, nie dziwię się, bo każdy, kto raz przyjedzie do Płocka, musi do niego wrócić. Wspaniałe zabytki, świetny klimat, muzea, które także polecam, szczególnie Muzeum Mazowieckie, prowadzone przez samorząd województwa, gdzie są najpiękniejsze chyba w Europie lub prawie największe, jeśli chodzi o wartość secesyjne dzieła sztuki. Byłem, widziałem, tak. Nie dotykałem, albowiem dotykać nie wolno, ale byłem również u Mariawitów. Był pan tam kiedyś u nich? Tak, byłem u Mariawitów, jestem płoczaninem, więc oczywiście ta wspólnota wiary starokatolickiej jest mi bardzo dobrze znana. Dzisiaj oni przeżywają swoisty renesans, bowiem zarządzający nimi ksiądz biskup Babi prowadzi wielkie dzieło miłosierdzia w murach tej świątyni, klasztoru również. Tak, znajduje się miejsce, gdzie bezdomni mogą znaleźć schronienie, ale także pożywienie. Także z dużym szacunkiem odnoszę się do tego wielkiego dzieła, które Mariawici prowadzą. Prowadzili je także przed wojną, bo tym się charakteryzowali. Taką pracą organiczną prowadzili przed wojną zakład kołdrzarski, słynne na Mazowszu kołdry, hafciarski, przecież w całej Europie znane są wyszywane w Płocku sztandary, no i oczywiście rozlewnia wód gazowanych. No, mógłbym o Mariewitach mówić dużo. No i chleb piekli, teraz do tej idei wrócili, a do tego wszystkiego, proszę państwa, naprawdę niesamowite. Skąd pan redaktor tyle wie? Bo byłem, na własne oczy widziałem. Poza tym, panie marszałku, muszę panu powiedzieć, że łatwiej się o pewnych sprawach rozmawia, kiedy się ma ich świadomość. Faktycznie pieczywo mariawickie w Płocku mojego dzieciństwa słynęło jako najlepsze w całym mieście. To pewnie i orężatkę pan pamięta. Pamiętam, no panie redaktorze, chyba pan jednak jest taką ukrytą opcją płocką, bo naprawdę zaskakuje mnie pan z tak szczegółową wiedzą o wspólnocie Mariawitów. Proszę państwa, natomiast cokolwiek by się nie działo, Mariawici potrzebują pomocy, bo rzeczywiście mnóstwo fantastycznych rzeczy robią. Ten klasztor jest no, przepiękny i naprawdę warto go, jeżeli nawet ktoś, czy wierzący, czy niewierzący, to nie ma żadnego znaczenia, ale dla pocieszenia oka nawet samego warto do Płocka się udać i przyjrzeć się temu budynkowi. Natomiast w swoim działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym między innymi dzieci, w tym między innymi z tymi alpagami, które się tam pojawiły, potrzebują wsparcia. Jeżeli ktoś z państwa miałby taką ochotę, to naprawdę zachęcam do tego bardzo serdecznie. No, to jest właśnie anioł, nie człowiek, Piotr Zgorzelski. Trudno z nim od razu o polityce rozmawiać, skoro można o różnego rodzaju innych tematach, które są chyba takie istotniejsze i bliskie ciału i koszuli. Pan redaktor także jest dobrym człowiekiem, to jest znana prawda i naprawdę jestem niezwykle wzruszony, że zaczęliśmy właśnie od tej wspólnoty mariawickiej w Płocku, która stara się pomagać najbardziej potrzebującym. Tak istotnie, za pośrednictwem anteny Polskiego Radia 24 też zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli. Wspierajmy mariawitów, zarówno jeśli chodzi o rewitalizację tej pięknej klasycystycznej katedry, jedynej w swoim rodzaju, ale także właśnie tego dzieła miłosierdzia, pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie, gdzie karmią, dają dach nad głową, ale także przystosowują do nowego życia, bo wiele osób, muszę powiedzieć, już opuściło miejsce stworzone przez Mariawitów i wróciło do normalnego życia, więc wyszło z nałogów, wyszło z wykluczenia społecznego. Naprawdę wielkie dzieło i dzięki panie redaktorze, że parę minut naszego programu tej ważnej sprawie mogliśmy poświęcić. Bo rozmawiamy o tym, co jest naprawdę ważne. Teraz przejdziemy do tej polityki niestety, która jest brutalna. Czy wy jako PSL macie wpływ na swoich eurodeputowanych jakikolwiek, czy oni już tam po prostu w tym Parlamencie Europejskim swoją własną politykę uprawiają? Panie redaktorze, w ilości parlamentarzystów, którzy znajdują się w Parlamencie Europejskim, wiemy dobrze, że są różnego rodzaju decyzje polityczne,
które idą wzdłuż nie jakby interesów narodowych, dlatego że w Parlamencie Europejskim nie są przedstawiciele państw, tylko przedstawiciele Europy. W ten sposób przecież dzielą się grupy polityczne, nie ma tam grup narodowych. Wiem, do czego pan zmierza. Oczywiście niezależnie od tego, czy się jest w chadeckiej grupie, czy socjalistycznej, jest się Niemcem, Czechem i Polakiem. I oczywiście ma się także obowiązki polskie. Każdy je inaczej rozumie. Myślę, że nie warto pochylać się nad tym, bo jest to utarta już jakby narracja, że jeżeli jacyś europarlamentarzyści zagłosują niezgodnie czy inaczej niż parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście nie. Muszą być na tych nie, tak, nie, ale proszę, ale proszę zauważyć, że ja w ogóle... Ale nie, ja nawet nie idę w tym kierunku, ja idę w kierunku zupełnie innym, no bo z jednej strony tak, dobroduszny Piotr Zgorzelski, do tego wszystkiego racjonalne PSL tutaj w kraju, a na forum Parlamentu Europejskiego całkowite zaprzeczenie. No, co innego mówi Kosiniak tutaj w Polsce, a co innego chociażby mówi i robi Jarosław Kalinowski tam w Parlamencie Europejskim. Jeszcze raz mówię, panie redaktorze, ja rozumiem polską rację stanu i suwerenność w ten sposób, że powinna ona być silnym państwem i podmiotem zajmującym należne nam miejsce po Wielkiej Brytanii przy stole decyzyjnym. Nie wykorzystujemy tego momentu. To jest bardzo niebezpieczne i groźne dla naszego kraju. I silna Polska w Unii Europejskiej to jest nasza racja suwerenności. W ten sposób to postrzegam i tak to rozumiem. Nie będziemy mieć wpływu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, siedząc w oślej ławce. Być może krytykowanie Unii Europejskiej jest dobre na potrzeby wewnętrzne, ale widzimy i pamiętajmy, jak skończyło się to w Wielkiej Brytanii. Naprawdę dzisiaj musimy po prostu zakończyć te niepotrzebne spory w Unii Europejskiej, wziąć pieniądze, które nam się należą, bo nigdy Polskie Stronnictwo Ludowe nie zacierało rączek, że może Polska nie otrzyma tych pieniędzy. Ma je otrzymać, bo podżyrowała te wielkie pożyczki. One są potrzebne na rozwój po pandemii naszych polskich przedsiębiorstw, samorządów, dla rolników. Więc naprawdę zakończmy już ten teatr w Parlamencie Europejskim. On się odbył. Na szczycie już była pragmatyczna rozmowa. Morawiecki powiedział jednoznacznie, że jeżeli trzeba będzie zreformować wymiar sprawiedliwości, co dla mnie jest trochę kuriozalne, no bo po 7 roku rządów i po przyjściu do władzy z hasłem reformowania wymiaru sprawiedliwości, PiS znów się bierze za reformowanie wymiaru sprawiedliwości. Nasz strach się bać. No ale dajmy już spokój panu Morawieckiemu. On akurat jest najmniej winny temu, że ta tak zwana reforma jest funta kłaków warta. Więc powiedział, że się zajmiemy reformowaniem wymiaru sprawiedliwości. Wziąć te pieniądze, wydać na rozwój Polski i zamknąć ten temat. Myśli pan, że sama likwidacja Izby Dyscyplinarnej dziś wystarczy do tego, żeby te pieniądze na KPO trafiły do kraju? Tak, dlatego że jej obecność została zakwestionowana całkowicie. Więc naprawdę... Zakończmy ten temat, sięgnijmy po te pieniądze jako przedostatni już chyba się wydaje kraj i jedźmy z tym, dajmy te pieniądze na rozwój polskim samorządom. One wiedzą najlepiej, jak je wydawać. Wiem, że w regionach już naprawdę są fajne rozwiązania i pomysły i jedźmy do przodu, zapomnijmy o tym żenującym spektaklu. Nie wiem, czy to w ogóle było potrzebne. Pamiętajmy, panie redaktorze, pan jest ode mnie młodszym, więc pana rodzice mogą w ogóle już nie pamiętać wojny. Moi jeszcze pamiętali, ale my, ja, pan i większość naszych słuchaczy jesteśmy pierwszym pokoleniem od 1000 lat, myślę, które nie pamięta wojny. W naszej świadomości, w naszym życiu ta wojna jest tylko we wspomnieniach. U moich dzieci, u moich wnuków. To jest ogromne osiągnięcie także ostatnich 30 lat. Panie marszałku, ja się podpisuję pod tym, co pan mówi, ale to też trudno nie pamiętać albo trudno zapomnieć chociażby o tym, co działo się w Jugosławii. To jednak się działo. I o tym, prawda, o tym pamiętamy, to jest już nasze pokolenie, także to nie jest tak dokładnie od początku do końca, że Unia Europejska od tego 45 roku, inaczej teren Europy, dzięki Unii Europejskiej w ogóle jest bez wojen. To nie do to końca prawda. Tak. Tu zgodzę się, ja mówiłem o Polsce, panie redaktorze. Mówię także o tym, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat albo nawet wieków zniknęło towarzyszące naszemu krajowi takie geopolityczne przekleństwo, że byliśmy zawsze między dwoma wrogami i jak nie jeden, to drugi dawał nam łupnia. Rzadko kiedy my z tych wojen wychodziliśmy zwycięsko, najczęściej, no niestety, to były klęski, a właśnie obecność w Unii Europejskiej dała nam jedno, że
jeden z tych sąsiadów zachodnich znalazł się wraz z nami we wspólnocie europejskiej, a drugi po raz pierwszy jest za granicą nie tylko Polski, ale także granicą Unii Europejskiej. Tą granicą, o której pewnie pan redaktor za chwilę będzie chciał ze mną porozmawiać. Błyskawicznie, panie marszałku, wie pan, ja to z godzinami mógłbym z panem rozmawiać, tym bardziej, że się dosyć długo nie widzieliśmy i długo nie rozmawialiśmy. Poza tym pan redaktor ma bardzo bliską mi wrażliwość wschodnią, kresową i tutaj też pewnie i na antenie PR24 i wcześniej w innych mediach wiele ciekawych audycji o tym było i dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć. I mam nadzieję, że takie audycje będą się również pojawiały, ale to skoro mówimy o kresach naszych, to prawda jest też taka, skoro pan o sąsiadach wspomina, i to właśnie o tym sąsiedzie naszym wschodnim, z którym w tej chwili mamy problemy, że jest to jedyna nacja, jedyny naród, z którym my na przestrzeni wieków nie byliśmy skonfliktowani i żadnych krzywd akurat od Białorusinów nie doświadczyliśmy. To prawda i to są nasi naprawdę bracia we wspólnocie i słowiańskiej, i historycznej przecież, bo wspólnie nasze obydwa narody tworzyły, można powiedzieć, tą warstwę historyczną, którą moglibyśmy nazwać jagiellońską, prawda? Więc tutaj zarówno jeśli chodzi o historię, ale także kulturę, literaturę, muzykę i też no, tą wspólnotę europejską. Przecież Jan Paweł II mówił od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, prawda? Zatem, no cóż, ja bardzo jestem zaprzyjaźniony z wieloma naszymi rodakami na Białorusi. Kilkanaście godzin przed aresztowaniem rozmawiałem z Andrzejem Poczobutem, który mówił, błagam, zróbcie wszystko, aby w kwestii białoruskiej polska klasa polityczna nie podzieliła się, żeby opozycja była razem z rządzącymi, bo tylko o to chodzi Łukaszence, żeby rozgrywać nas wewnętrznie. No, my staramy się jako Koalicja Polska podchodzić do tej sprawy no, roztropnie, nie emocjonalnie. No, cynicznie mówił kiedyś szef dyplomacji napoleońskiej Talleyrand, nie kieruj się pierwszym odruchem, zazwyczaj jest szlachetny. W polityce nie wolno sobie pozwolić na odruchy szlachetności. Ja naprawdę mam wiele empatii do tych wszystkich naszych, także i parlamentarzystów, którzy biegali po granicy, starali się jakoś tam no, pomagać. Oni po prostu kierowali się sercem, ale odpowiedzialność za państwo musi dać prymat rozumowi przed sercem. I tutaj jako Koalicja Polska po pierwsze wspieraliśmy zawsze rozwiązania, jeśli chodzi o budowę tego muru i sprawa jest w Senacie i nasi senatorowie także to poprą, ale też nie mając wszelkich danych, aby poprzeć ten stan wyjątkowy, przynajmniej wstrzymując się, nie przeszkadzaliśmy rządowi w tym, rozumiejąc, że jest to, ja to wiem na pewno, bo miałem dostęp do... A jest partii opozycyjnych, panie marszałku, tak byśmy mogli godzinami, dwie najlepsze mowy, które były w naszym parlamencie krajowym, wygłoszone to jedna Urszula Nowogórska z PSL-u, druga to Robert Winnicki z Konfederacji. A tak oto... No Robert Winnicki, co by o nim nie mówić, ma także dużo, że tak powiem, swojej aktywności w sprawach wschodnich, czy to na Litwie, czy na Białorusi, czy też na Ukrainie, gdzie ostatnio także byłem na jubileuszu 80. rocznicy mordu w Babim Jarze. Tam też jest dramat tego narodu, który próbuje budować własną tożsamość, a jedyną ideologią, do której się odnoszą, to jest ideologia banderowska, dla nas nie do przyjęcia. Bo co by nie mówić, każdy państwo ma prawo budować swoją tożsamość, ale nie można budować jej w oparciu o pomijanie tego, że ideologia ta była zbrodniczą wobec sąsiadów. O tym nieraz już rozmawialiśmy z panem. I dziękuję za to, że pan o tym przypomniał. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, był państwem i moim gościem. Dziękuję, panie marszałku, dobrego dnia życzę. Za tę rozmowę i za akcent płocki bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich z pięknego Płocka. Do zobaczenia w Płocku.